Czy to się nagrywa? Siemanko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj filmik z upgrade'em Ecobike'a SX300. Jest to dosyć spory upgrade. Mieliście też parę pytań, bo paru z Was zauważyło, że mam tam jakiś bagażnik, że mam tam jakieś błotniki. Dlatego nagrywam dla Was filmik z garścią informacji. Zaczynamy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy może od awarii, o której Wam wspominałem w jednym z poprzednich filmów. A padł wyświetlacz. Padł wyświetlacz przy 300 km. Wydawało mi się, że było przyczyną to, że podłączyłem tutaj kabelek. I tak Wam wspominałem, że podłączyłem tutaj kabel. I tego samego dnia, którego podłączyłem ten kabel, wyświetlacz padł po, nie wiem, po 10 km, już nie pamiętam jak to było, ale coś takiego. Połączyłem kropki, stwierdziłem, że to nie jest kabel do ładowania, przez to zepsułem sobie rower. No niestety, albo stety, prawda jest taka, że napisałem do Ecobike'a zapytanie oficjalne, do czego to służy. I mi odpisali, że właśnie to służy do ładowania telefonów. Tak też pisaliście mi w komentarzach, więc postanowiłem podłączyć ten kabel znowu i przetestować to dla Was, czy to padnie, czy nie padnie. Zatem wtedy ta awaria faktycznie wystąpiła, więc można powiedzieć, że miałem awarię i to dość poważną, bo ten wyświetlacz kosztuje chyba 500 albo 600 zł, więc nie jest to tani. Nie jest to tania awaria. Dobra, do czego tu przejść? Przejdźmy powolutku sobie do upgrade'u. Wiele osób pytało o błotniki. Ok, zatem zaczynamy od błotników. Błotniki, tutaj będę Wam wstawiał screeny z aukcji, na których ja to kupiłem, jak to wygląda, wyglądało cenowo. Więc tak, błotniki to jest Veloflex 65 do kół 29 cali. Kosztowały one 134 zł i 18 groszy. Tak one się prezentują. Wyglądają bardzo dobrze na tym rowerze. Mocowanie jest na takich opaskach, tutaj do amortyzatora. Minimalnie musiałem skrócić te druty, ponieważ tak odstawał ten błotnik dość mocno od koła i brzydko to wyglądało. Chciałem, żeby było symetrycznie, więc je skróciłem mniej więcej o centymetr. Montaż bardzo prosty, aczkolwiek zajęło mi to no, z godzinę na pewno, ponieważ tak tutaj te druty trzeba było przyciąć. Tutaj wykorzystałem mocowanie do lampki w tym miejscu, do tego wspornika, amortyzatora. A tylne wyglądają tak, że tutaj na śrubeczkę jest przykręcony na dole. U góry, znaczy na środku też jest na śrubeczkę przykręcony tutaj. I wsporniki przykręcone tutaj. Śrubek w zestawie bodajże nie było takich, których by mi tu pasowały. Ale gdzieś tam sobie znalazłem, dopasowałem. Montaż naprawdę bardzo prosty. Także polecam te błotniki, super się sprawdzają. Następna rzecz to będzie może bagażnik, bo bagażnik też wiele osób pyta, czy jest możliwość zamocowania bagażnika. Jest możliwość zamocowania bagażnika, tylko ja kupiłem sobie bagażnik dedykowany bezpośrednio do tego roweru. Dość drogi, jest nawet srogo drogi bym powiedział, bo 315 zł i 42 grosze za niego zapłaciłem. Ale mocowanie jest banalnie proste na cztery śruby. Tutaj jedna, druga i tam z drugiej strony to samo. I pasuje idealnie do tego roweru. Nic nie trzeba kombinować, przerabiać. I na tym mi zależało, żeby jak najbardziej tutaj to wszystko pasowało do siebie. Drogi jest bardzo drogi, ale myślę, że przy cenie roweru
jaką jest tam około 8-9 tysięcy teraz, jak patrzyłem na aukcjach, no to ten bagażnik aż taki drogi nie jest wtedy. Kolejna rzecz to jest ta torba, która jest zamocowana na bagażniku. Ona kosztowała 139 zł. Mocowanie tej torby to jest na rzepy od dołu, tutaj jeszcze od przodu można rzep złapać, ale mi to akurat do tego siodełka nie bardzo pasuje. Tutaj ma taką rączkę, można sobie odczepić, nosić to ze sobą. Tutaj ma na buteleczkę, na bidon schoweczek, bardzo fajne, bardzo pojemna, boki sztywne, klapka, tutaj jeszcze można sobie coś dorzucić, spoko, ogólnie polecam. Trochę się buja na tym i zastanawiam się, czy sobie nie usztywnię dna od spodu i po prostu na śrubki przewiercę sobie, może przewiercę sobie uchwyty jakieś, zrobię na śrubki, żeby mi to sztywno było, nie latało. Kolejna modyfikacja, o którą pytaliście zresztą, to siodełko. Siodełko, jak widać, czy jestem z niego zadowolony? Nie wiem, ja mam chyba jakiś dziwny tyłek. To siodełko kosztowało 69 zł 99 groszy. Czy jest jakaś mega różnica dla mojego tyłka między tym a oryginalnym, mimo że to jest dwa razy szersze, bym powiedział, od oryginalnego? No jest miękkie, jest, podpiera cały tyłek, generalnie jest ok, no jest lepiej, ale nie wiem, no spodziewałem się lepszego efektu, ale niektórzy z was pisali, że są zadowoleni z tego siodełka. No ja tak średnio, nie wiem, generalnie no polecam, jeżeli ktoś czegoś szuka lepszego niż to oryginalne, bardziej wygodniejszego, ale jak macie jakieś fajniejsze, bardziej wygodne siodełka, bardziej miękkie, to dajcie znać, bo może jeszcze coś przetestuję innego. Kolejną rzeczą jest to uchwyt na telefon. Polecam, bardzo mocno trzyma. Nie miałem żadnego problemu, żeby mi się gdzieś odkręcił. Cena tego uchwytu to jest bodajże 59 zł. Ale zaraz sobie szybko sprawdzę. Nawet mniej, 45 zł zapłaciłem za ten uchwyt. Bardzo mocno trzyma telefon, mocuję go tak. Tu skręcamy i naprawdę nie ma opcji, żeby ten telefon wypadł. Kolejna rzecz to taka sakiewka mocowana tutaj. Z dwóch stron odsuwana. Z tej strony troszeczkę większa kieszeń, tam w środku jeszcze siateczka, z drugiej strony troszeczkę mniejsza kieszeń. Ja sobie tu powerbank trzymam i rozwiązałem sobie to w ten sposób, że kablem z tego wyświetlacza kablem tego, od tego wyświetlacza, który jest niby do ładowania telefonów, podłączyłem sobie ładowanie powerbanka, a dopiero z powerbanka idą mi kabelki do telefonu i do różnych innych akcesoriów, które czasami sobie podpinam. Nie pytajcie mnie jeszcze, czy ten kabel zabił mi znowu rower, bo tak naprawdę dopiero pierwszy wyjazd mam z podłączonym tym kabelkiem po waszych namowach, że to na pewno jest do ładowania telefonu. No i po samym tym, że EcoBike mi odpisał, że właśnie to służy do ładowania telefonu, więc podłączyłem, testuję, zobaczymy, jak się sprawuje. Kolejną rzeczą są to lampki. Lampki Bontragera, bikerom dobrze znane. Koszt obu tych lampek to jest, nie pamiętam, ale coś około 800 zł. Bardzo drogo. Bardzo drogo, ale są bardzo dobrze wykonane. Bardzo mocno świecą. Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać, więc poszedłem chyba w najwyższą półkę, jeżeli chodzi o lampki rowerowe. Na pewno można kupić na rynku, czy to na jakimś Allegro, czy to na AliExpress.
Może i mocniejsze lampki, może i lepsze. Nie wiem, nie testowałem jeszcze nic innego. Jeżeli macie jakieś fajne lampki rowerowe, które mocno świecą, to napiszcie w komentarzu. Może komuś coś podpowiecie. Co tu jeszcze zmieniłem? Zmieniłem jeszcze mostek na taki podwyższany. Fajnie się spisuje. On kosztował, nie pamiętam, coś koło 170 zł. Też go chyba na Allegro kupiłem. Dużo wygodniej się jeździ, ale jeszcze mi mało. Niebawem mam w planach zamówić inny mostek z taką tutaj klamką, gdzie można sobie regulować wysokość kierownicy, opuszczać, przechylać za pomocą tej klameczki właśnie, która tutaj jest. Mam zamiar dokupić podgiętą kierownicę, która tam podnosi bodajże o 6 cm jeszcze, i inne gripy tutaj z takimi małymi różkami. Niebawem kupię, niebawem zamocuję i podzielę się z Wami opinią. Także co jeszcze? Jeszcze tutaj, jak bystre oko zauważyło, mam takie malutkie lustereczko. Ono jest tutaj składane, zamykane na klips. Nie widać go praktycznie. Szybko sobie można rozłożyć. No, czy jest to fajne lusterko? No fajne, kurczę, bo jest małe, zgrabne. Nie chciałem jakiegoś tu większych, wielkich luster wieszać. Czy w nim widać? Widać, cokolwiek widać, tak? Lepsze to niż nic, ale bardzo oddala to lusterko i ma się wrażenie, że ktoś jest bardzo, bardzo daleko, a tak naprawdę jedzie tuż za tobą. No ale jak dla mnie wystarczy. Słuchajcie, nie wszystko, bo jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o oponach. Zgadza się. Wleciały nowe opony Continentale. Poprzednie wywaliłem, bo na pierwszej jeździe już tam gdzieś bulwa wyskoczyła, ale to było na szczęście dla mnie, ponieważ jak założyłem te opony, to jest po prostu przepaść, jeżeli chodzi o komfort jazdy, jeżeli chodzi o, nie wiem, zużycie energii. Wcześniej musiałem jeździć cały czas na wspomaganiu, a na tych oponkach można powiedzieć, że jeżdżę więcej bez wspomagania niż ze wspomaganiem. Co prawda pewnie one się nie nadają gdzieś w teren, bo to są bardziej takie szosówki, można powiedzieć, ale na taką żwiróweczkę drobną, na takie drogi, jak najbardziej ok. Dobra, przejdźmy sobie szybko do podsumowania. Jak widzicie, upgrade do spory wjechał, nie za małą kasę, ale rower też do tanich nie należy. Jeżeli macie jakieś pytania co do którychś z gadżetów, pytajcie w komentarzu. Postaram Wam się odpisać, jak nie, to nagram kolejny materiał. Materiałów na pewno będzie jeszcze kilka, na pewno będą jakieś konkursy, zatem zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji kanału. Na pewno będzie do wygrania ten mostek, o którym Wam wspominałem, i może jeszcze parę innych gadżetów, które sobie możemy testować. Jeżeli chcecie, to mogę coś zamawiać na AliExpress, testować to dla Was, a potem może to wszystko będzie dla Was do wygrania. Dlatego zostańcie na dłużej, trzymajcie się, cześć!